Paula Majcher-Guzik, prawnik, mediator, doradca obywatelski, współpracuje ze Stowarzyszeniem Dogma. Zapraszam na krótki wykład dotyczący mediacji w sprawach bankowych. Mediacje w sprawach bankowych są pomiędzy kredytobiorcami a kredytodawcą, którym najczęściej jest bank bądź też inna instytucja finansowa. Mediacje w sprawach bankowych mogą dotyczyć różnych kwestii, na przykład problemów z płatnością kredytu, na przykład zdeponowania przez bank jakichś środków, które należały do kredytobiorcy, kwestii dotyczących przeliczenia kredytu złotówkowego na inny kredyt, czy też ewentualnie przeliczenia kredytu frankowego bądź z obcej waluty. Tak naprawdę tutaj mamy bardzo duże spektrum tych spraw, w których tak naprawdę często interwencję podejmuje rzecznik finansowy. Jeżeli chodzi o samą mediację, to w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest to usługa bezpłatna, świadczona przez właśnie mediatora. A zatem, jeżeli posiadamy jakieś problemy z instytucją finansową, czy to z bankiem, czy z jakimś parabankiem, ewentualnie z ubezpieczycielem, to wtedy taka mediacja może się odbyć w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Mediacje są także świadczone poprzez system teleinformatyczny, może być to poprzez Zoom czy przez Teams. Na takim postępowaniu mediacyjnym mamy mediatora oraz kredytobiorców i jakąś stronę reprezentowaną, która reprezentuje właśnie bank bądź też inny podmiot tej instytucji finansowej. W kwestii dotyczącej tak naprawdę mediacji, to tutaj kredytobiorca może wybrać, czy to będzie właśnie mediacja w punkcie MPO, MPP, czy też ma możliwość prowadzenia postępowania pozasądowego przed rzecznikiem finansowym. Rzecznik finansowy to jest taki podmiot, który stoi na straży obrony praw interesów właśnie kredytobiorców. Jeżeli chodzi o rzecznika finansowego, powołał on też wydział do spraw rozwiązywania sporów pozasądowych. I rzecznik finansowy też prowadzi takie postępowanie mediacyjne. Można się do takiego rzecznika zgłosić i aby ta mediacja, czy też w punkcie MPO, MPP, czy też u rzecznika miała rację bytu, to obydwie strony muszą wyrazić na to zgodę. Istnieje też możliwość rozstrzygnięcia sporu albo pomocy w rozstrzygnięciu sporu przed sądem polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. I tutaj sąd polubowny przy KNF-ie, przy Komisji Nadzoru Finansowego może rozstrzygać spór w drodze arbitrażu bądź też w drodze postępowania mediacyjnego. A zatem tutaj kredytobiorcy bądź też osoby, które mają problemy z bankami, parabankami czy też ubezpieczycielami, mogą tak naprawdę rozstrzygać swoje spory, sprawy nie tylko w sądzie, ale także poprzez mediację w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, bądź też w centrum pozasądowego rozwiązywania sporów u rzecznika finansowego lub w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zachęcamy do przeglądania naszej strony internetowej Stowarzyszenia Dogma oraz naszego kanału na YouTubie. Dziękuję.